Nie można być w Kazimierzu i nie poznać legend tego miasteczka. Jedną z pierwszych, na jakie natraficie, będzie niezwykła historia miłości króla Kazimierza Wielkiego i pięknej Żydówki Estery. U podnóża Góry Trzech Krzyży, na początku ulicy Lubelskiej, stała pokryta gontowym dachem murowana synagoga, w której od setek lat wisiała piękna zasłona. Tę zasłonę haftowała sama Estera. Opowiada Ewa Wolna. No więc właściwie taka najsłynniejsza legenda kazimierska to jest oczywiście legenda o królu Kazimierzu i Esterce, którą pięknie swego czasu opisały w książce swojej, takiej wersji takiej wierszowanej, zresztą pięknie książka wydana, zilustrowana, opisały to pani Bożena Gałszewska i Agnieszka Świderska. Zamysł był taki, że to miała być książka dla ich synów, ale myślę, że nie tylko. Książka nosi tytuł O miłosnym sercu przymierzu, o Ester i Kazimierzu. Więc wyglądało to mniej więcej tak, że król Kazimierz Wielki oczywiście, gdy przybył tutaj w okolice naszego miasteczka na polowanie, w pogoni za wspaniałym jeleniem, zabłądził w okolicznych lasach i u źródła, które obecnie nazywa się źródłem miłości na Czerniawach, spotkał piękną dziewczynę, Esterkę, w której się bez pamięci zakochał, ale ponieważ ona pochodziła z prostego ludu, na dodatek była Żydówką, więc oczywiście nie mógł się z nią ożenić, niemniej jednak wybudował jej wspaniały zamek w Pochotnicy i podziemnym przejściem z zamku w Kazimierzu na zamek w Pochotnicy chadzał do niej, doczekali się podobno jakiegoś tam potomstwa i tak dalej. To jest ta najsłynniejsza, taka piękna legenda o miłości. Posłuchajmy, jak mieszkanka Kazimierza odkryła dla siebie tę historię miłosną, ale zaraz potem spisała ją w książce i wyjaśniła powody jej powstania. Bożena Gałuszewska, współautorka książki o Esterce i Kazimierzu Wielkim. Legendę o królu Kazimierzu i Esterce nigdy w życiu nie opowiadaliśmy sobie tego w dzieciństwie. Ta legenda, jakoś ona funkcjonowała z nami, bo wszyscy wiedzieliśmy od zawsze, że coś takiego było, natomiast ja w dzieciństwie nie pamiętam, żebym była do tego bardzo przywiązana. Natomiast wtedy, kiedy urodziłam swojego pierwszego syna, a moja serdeczna przyjaciółka również urodziła swojego pierwszego syna, pomyślałyśmy sobie, że jejku, w ogóle nie ma książek dla dzieci, a poza tym w Kazimierzu tu nic nie mamy, coś musimy wymyślić. Oczywiście był to dowcip na początku. Śmiałyśmy się z tego serdecznie i zaczęłyśmy sobie rymować. Kołysząc te dzieci, rymowałyśmy dla śmiechu. Takie przychodzące nam do głowy słówka, a potem się okazało, że już mamy tych rymów tak dużo, że trzeba by coś z tym zrobić. I zaczęłyśmy naprawdę to spisywać, już układać to chronologicznie, całą tę opowieść. Natomiast naprawdę wszystko to był dowcip. My sobie z tego żartowałyśmy i się rzadko w życiu się tak dobrze bawię, jak wtedy, w czasie pisania tej legendy. Natomiast w którymś momencie podeszłam do tego poważnie, rzeczywiście zrobiłam takie prawdziwe badanie, zbieranie materiałów, zbieranie źródeł i wszystko, co jest w tej legendzie, jest gdzieś tam oparte na źródłach, bardziej lub mniej prawdziwych, i trochę jest wymysłu, i wymysł to jest ta romantyczna taka oprawa. To już romantycznie musiał mi księżyc świecić w Kazimierzu, żeby te miłosne historie wymyślać. Natomiast rzeczywiście te wątki, które tam się pojawiają, wszystkie są wzięte z jakichś źródeł. Tam nie ma żadnej takiej fabuły, która zostałaby przez nas wymyślona, tylko wszystko pochodzi albo z książek, albo z jakichś opracowań historycznych, albo z jakiejś anegdoty historycznej, i w ten sposób to było zbierane. Natomiast w ogóle legenda o królu Kazimierzu i Esterce jest bardzo popularna i jak wiemy, tych Esterek było wiele w Polsce. Była i w Opocznie, i Esterka z Łobza, i no jeszcze kilka tych Esterek było. No i między innymi ta nasza kazimierska, ale legenda w ogóle jako legenda, w ogóle ta opowieść o parze króla Kazimierza i Esterki wzięła się z tej sytuacji społecznej w Polsce, która jest od średniowiecza, właściwie od początku, kiedy Żydzi przyszli, kiedy trzeba było jakoś wytłumaczyć sobie samemu, społeczeństwo samo sobie musiało wytłumaczyć, jak to się stało, że ten mądry, genialny król, genialny prawodawca dał tak strasznie dużo przywilejów bardzo dobrych i bardzo tolerancyjnych przepisów akurat Żydom. Najprostszym, co można było wymyślić, to było to, że się musiał zakochać. Odzakochał się i basta. I dlatego tak bardzo promował Żydów. Zresztą jego przywileje miały charakter bardzo specyficzny, bo jemu chodziło nie tylko o nadanie im praw, ale w gruncie rzeczy
On chciał, żeby Żydzi stali się częścią narodu. Chciał spoić naród żydowski z narodem polskim. I taki, tego chyba nie mogło mu społeczeństwo wybaczyć. Więc trzeba było wymyślić, dlaczego ten król tak postępował i tak promował Żydów. Wymyślono Esterkę. Czy też może ona rzeczywiście była, co nie jest nieprawdopodobne w końcu. Ale legenda była, ten topos był tak bardzo popularny właśnie ze względu na to, że wciąż w Polsce byli Żydzi i wciąż były jakieś tarcia i wciąż trzeba było powracać do tego, dlaczego tak jest. Opowieść o pięknej Żydówce jest najbardziej znaną kazimierską legendą. O opowiedzenie którejś z tych mniej znanych poprosiliśmy Marcina Pisulę, przewodnika kazimierskiego. Są takie, są już, jest wiele również takich trochę mniej znanych legend. Ja Państwu powiem legendę o zamku w Ochotnicy, ale już z góry mówię, nie jest to legenda ani o Esterce, ani o jej, można powiedzieć, miłości Kazimierzu, chociaż czy odwrotnie, bo to Esterka była miłością Kazimierza Wielkiego. Legenda dotyczy zamku w Bochotnicy. Zamek w Bochotnicy został zbudowany w okresie średniowiecza. Został zbudowany tak naprawdę przez rodzinę Firlejów, związano później z naszym pobliskim Janowcem. Firlejowie w 1399 roku sprzedali zamek rodzinie Kurowskich. Niejaki Piotr Skurowa, kasztelan lubelski, przekazał, można powiedzieć, spadku swojej wnuczce Katarzynie majątek Bochotnice, pobliski Wierzchoniów, Stok i właściwie tu rozpoczyna się nasza historia, a właściwie rozpoczyna się prawdziwy horror. Katarzyna trudniła się strasznym procederem, była po prostu zbójniczką. Zebrała całą taką drużynę zbójów i napadała na pobliskich sąsiadów, napadała na kupców, napadała na pobożnych mnichów, którzy podróżowali w stronę Kazimierza. Krzyki bitych słychać było w samym Kazimierzu. Ola Boga, krzyczeli nieszczęśnicy, a strugi krwi Małorzeczko Bystra wlewały się do nurtów rzeki Wisły. Wszyscy martwili się, co zrobić z tą okrutną Katarzyną. Także rodzina się strasznie martwiła, gdyż skargi wpływały na nią do sądów, zresztą zachowały się do dzisiaj w aktach ziemskich, lubelskich, różne procesy sądowe wytyczane rodzinie okrutnej Katarzyny. Rodzina postanowiła coś z tym zrobić. Użyła taki pewien fortel i postanowiła swoją kuzynkę wydać za mąż za wiele starszego od niej niejakiego Jana Oleśnickiego. No i to był strzał w dziesiątkę. Dziewczyna ustatkowała się, spoważniała, no i przeszła na, jak to się mówi, na dobrą drogę. Ich syn, niejaki Jan Bochotnicki, został wojewodą lubelskim. Jego żona Anna rozbudowała koło zamku kaplicę, ale kara spotkała, można powiedzieć, Katarzynę. Została skazana na wieczne zapomnienie, dlatego mało kto wie o tej właśnie historii, o tej okrutnej Katarzynie. I jak niektórzy twierdzą, gdzieś w okolicach zamku w Bochotnicy został zakopany wielki skarb, bo przecież te pieniądze gdzieś muszą być. I duch Katarzyny dniem i nocą pilnuje tego skarbu. Jest jeszcze jedna legenda wyjaśniająca, skąd się wzięły kazimierskie koguty, określane czasami mianem herbu miasteczka. O tym, jak kogut wygrał z diabłem. Ewa Wolna. W miejscu, gdzie dzisiaj stoi klasztor, a konkretnie na, w tym, gdzie jest kaplica, tam, gdzie jest kaplica świętego Rocha i Sebastiana, było to miejsce pogańskiego kultu złych mocy, jakiegoś tam, chrześcijanie powiedzieli szatana, ale w każdym razie złych mocy. I w takiej jamie, w ziemi składano ofiary, żeby przebłagać te złe moce i oczywiście składano te ofiary z czarnego koguta. Stąd ten czarny kogut. Oczywiście wersji tych legend jest mnóstwo, ale te są chyba najbardziej znane. Przy czym prawda jest zupełnie inna. Mi się wydaje, że to się po prostu wzięło stąd, bo ciasto jest takie drożdżowe, z jakiego kiedyś wypiekano tak zwane hały przed wojną. I po prostu myślę, że to coś podobnie jak z tą podhalańską redykołką, gdzie dla dzieci robiono takie figurki właśnie tam z sera, tutaj z ciasta. Były to figurki różnych zwierząt, nie tylko koguta. Ja pamiętam jeszcze
kilkanaście lat temu można było dostać i ryby, i raki, no a w tej chwili właściwie tylko koguta i tu właściwie wszyscy okoliczni piekarze to robili, wypiekali. No a w tej chwili to się tak utrwaliło już, że bez koguta z Kazimierskiego nic z Kazimierza nie wyjeżdża. No a i dlatego mówię, wielu uważa, że to niemalże za herb tego miasta. To tylko kilka z kazimierskich legend. Są jeszcze opowieści o zamku w Janowcu, o latarni morskiej na Wietrznej Górze, o poszukiwaczach złota w rejonie Kazimierza. Na wszystkie natraficie, jeśli tylko dacie się zauroczyć temu magicznemu miasteczku nad Wisłą. Za tydzień zabierzemy Was na Kazimierski Rynek. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Twój pomysł, europejskie pieniądze.